Witam ponownie, panowie. Czy ktoś z was widział kiedyś taki portfel? Wyobraźcie sobie, idziecie z nowo poznaną piękną koleżanką w pięknej sukience na kawę, przychodzi do płacenia i co się dzieje? Na pewno mam gdzieś kartę albo gotówkę. Przyjmujecie kuponem do Biedronki? Lidla? Mogę zapłacić prezerwatywami? Ja wiem, że dopiero się poznaliśmy, ale trzeba myśleć strategicznie. Ile mam wzrostu? 1,70 m, ale jak stanę na portfelu, to 2,10 m. Panowie, nasz portfel mówi o nas innym sporo. Czy jesteśmy ciągle w okresie nastoletniego buntu? Czy jesteśmy chaotyczni i zaniedbani? A może jesteśmy poukładanym, eleganckim gościem? Tak więc warto zainwestować chwilę swojej uwagi, niewielką kwotę pieniędzy, aby pokazać wszystkim, kto tu ma styl i klasę. Tak więc, panowie, dzisiaj porozmawiamy o tym, na co zwrócić uwagę, kupując i nosząc portfel. Panowie, na początku najważniejsze. Jest coś takiego jak zasada Parkinsona. W skrócie mówi ona o tym, że czym więcej miejsca mamy, tym więcej na nim trzymamy śmieci. I dotyczy się ona również portfeli. Czym więcej będziemy mieli przegródek, tym więcej będziemy próbować tam upchać przedmiotów. Rachunki. Bardzo często je nosimy, są niepotrzebne, zostawmy w domu, przynajmniej nie będą się niszczyć. Wizytówki, które dostaliśmy, to samo, do szuflady. Wizytówki, które dajemy, to jest zawsze dobry pomysł mieć przy sobie wizytówki. Ale inaczej będzie wyglądał gość, który wyciąga zmięteloną wizytówkę z portfela, a inaczej taki, który wyciąga wizytówkę z eleganckiego wizytownika. Karty rabatowe. Niepotrzebne. Łuski wilgijnego karpia na szczęście. Pewnie też się bez nich obejdziemy. No i jeżeli jesteś gościem, który nosi w portfelu to, mam dla ciebie złą wiadomość. Szanse, że tą prezerwatywę uszkodzisz, są większe niż to, że będzie ci potrzebna, jeżeli będziesz ją nosić w portfelu. Tak więc zostaw w samochodzie, w torbie, a wtedy może się przyda. Ponadto, wykorzystajmy nowe technologie. Wiele rzeczy, które nosimy, wystarczy, że sfotografujemy, będziemy mieli zdjęcie ze sobą. Tak więc ile przegródek potrzebujemy? Na pewno jedna na dowód osobisty. Prawo jazdy? Pewnie można trzymać z dowodem rejestracyjnym. Dwie karty płatnicze, chociaż w większości z nas wystarczy jedna. Wejściówka na siłownię. Być może zbieramy pieczątki w ulubionej kawiarence, do której codziennie chodzimy. No i karta wejściowa do pracy czy na uczelnię. W sumie pewnie 6 przegródek będzie optymalne i dla większości z nas naprawdę wystarczy. Prosta zasada. Jeżeli jest coś, czego nie używamy przynajmniej raz w tygodniu, zostawmy to w domu. Miejsce na drobne, bilon. Ja kiedyś nosiłem portfel bez tego. On był trochę cieńszy, trochę bardziej elegancki, ale powiem wam, diabelnie niepraktyczny. I tak te drobne zawsze trzeba było mieć przy sobie, żeby zapłacić za myjnię samochodową, czy co ważniejsze, dać napiwek kelnerce. Miejsce na dowód, takie z folijką. Naprawdę, jak często pokazujemy dowód. Natomiast, jeżeli jesteś typem gościa, który trzyma tam zdjęcia dziewczyny, żony, dzieci, psa, niestety, większości ludzi to nie interesuje. A ci, którzy są zainteresowani, mogą obejrzeć je na komórce. Jak się wybierzemy do sklepu, to zobaczymy, że jest kilka podstawowych typów modeli. Młodzieżowe, krzykliwe, kolorowe, z różnymi znaczkami. Takie, które ukazują naszą pasję, nasze przywiązanie do czegoś. Sportowe, które są wytrzymałe, odporne na wodę. No i portfele, które ja uważam za dużo ciekawsze. Portfele bardziej podłużne, które nadają się głównie do trzymania we wnętrznych częściach marynarki, garnituru. Niektóre z nich są na tyle duże, że pomieszczą też z sobą paszport, więc się całkiem nieźle nadają do podróży. No i moje dwa ulubione typy, portfele klasyczne. Pierwszy portfel klasyczny dwuczęściowy. I kolejny typ, portfel klasyczny trzyczęściowy. Jeżeli natomiast chodzi o materiał, możemy znaleźć dosłownie wszystko. Znajdziemy z lnu, z bawełny, z poliestru, z kordury, ze skóry syntetycznej, sztucznej, czy też ze skóry naturalnej. Moja rekomendacja jest prosta. Większość z nas to, czego potrzebuje, to co będzie najbardziej dla nas stylowe, to są klasyczne dwuczęściowe lub trzyczęściowe portfele ze skóry naturalnej. Skóra naturalna jest również bardzo wytrzymała. I już to słyszę, jak niektórzy mówią, że ja nie mogę, ja jeżdżę nad morze, ja jeżdżę w góry, potrzebuję czegoś sportowego. Panowie, jak często jesteśmy w górach nad morzem, czy uprawiamy sporty ekstremalne? Dokładnie. Na tyle rzadko, niestety,
że możemy rzeczy przełożyć do dedykowanego sportowego portfela, który będzie bardziej odpowiedni na daną chwilę, a normalnie nosić elegancki, klasyczny portfel. Jak będziemy nosić portfel, w większości przypadków będziemy go nosić w tylnej kieszeni naszych spodni. Jak jest tłum, może komunikacja miejska, może jesteśmy na koncercie, warto go przełożyć do przedniej, wtedy mamy pewność, że nikt go przynajmniej nie ukradnie. Natomiast jeżeli mamy na sobie marynarkę albo garnitur, portfel zawsze nosimy w wewnętrznej części marynarki. Nigdy w spodniach, nigdy w bocznych kieszeniach, zawsze w wewnętrznej części. Dlatego też warto, aby on był odchudzony ze zbytnych rzeczy. Jeżeli będziemy próbować upchać takiego bydlaka do kieszeni, marynarka będzie odstawać, a my będziemy wyglądać niechlujnie. Niezależnie jaki portfel wybierzemy i z jakiego materiału, należy pamiętać, że portfele się zużywają. Po roku, maksymalnie po dwóch, możemy być przywiązani do portfela, możemy uważać, że nie wszystko jest z nim ok, ale tak naprawdę jak kupimy nowy, to dopiero poczujemy różnicę. On będzie ładniejszy, będzie przyjemniejszy w dotyku. Będziemy z niego dumni. Tym samym, że dobry portfel niekoniecznie musi być drogi. Z doświadczenia wiemy, że dobre, skórzane, z naturalnej skóry portfele można kupić za mniej niż 100 zł. Panowie, warto zainwestować w ten drobiazg. Garnitur każdy może założyć, ale nie każdy już dba o akcesoria, a to one często powiedzą o nas bardzo dużo. Zadbany, schludny, elegancki, porządny portfel to jest na pewno atut i kolejna okazja, by podnieść swój poziom swojego stylu. Dziękuję za uwagę, jeżeli się podobało, to subskrybujcie, udostępnijcie na Facebooku i do zobaczenia już wkrótce.